Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w kolejnym Player Predictions. Ostatni odcinek bardzo wam się podobał, zrobiliście tyle łapek, co bardzo, bardzo wspiera mój kanał. I naprawdę, jeżeli udostępniacie każdy film, subskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiłeś, jesteś tu, daj subskrypcję. No i dziękuję za wszystkie łapki. Także jeżeli więcej łapek, więcej filmików tego rodzaju będzie, bo widzę, że lubicie to oglądać. Dobra, przejdźmy do kolejnych pięciu Polaków, kolejnych bohaterów Euro. Teraz będzie część druga i myślę, że ostatnia, no bo ile można Polaków robić naraz. A później przejdziemy już do naprawdę dobrych graczy, takich z topu przejdziemy, może jakichś ciekawych. Zostawcie w komentarzu, jakich graczy, jaką piątkę kolejną chcielibyście zobaczyć. No a my przejdźmy do pierwszego gracza dzisiaj. A pierwszym zawodnikiem jest Glik, który przeszedł do Monaco. To jest kolejna zmiana na jego karcie, ale też dodałem mu jeden overall, dodałem mu 3 pace'a. Wiadomo, nie jest najmłodszy, a EA lubi czym starszy, tym mniej pace'a, tak, w ten sposób to robić. Dodałem mu plus 6 shooting, bo miał tylko 24, no bez przesady. Bez przesady, Glik potrafi kopnąć piłkę. Podania dałem mu plus 4, dribbling plus 1, defensywę mu nie zmieniałem, natomiast fizykę dodałem mu plus 1. Defensywę i tak ma już wysoką fizykę, i tak ma wysoką 83 overall, no to nie może być, wiecie, taki top gracz, tak? No ale myślę, że i tak karta wygląda smakowicie i w ligę będzie dobra do użycia. Dajcie znać, co sądzicie o overallu Glik. Kolejną kartą jest Kamil Grosicki. Nie zwracajcie za bardzo uwagę na pozycję, bo te pozycje to jej nie wiem na jakiej podstawie czasami przyznaje, więc ona może być na prawym skrzydle, na lewym skrzydle może być Grosik, ale dodałem mu 2 overalla. No wiadomo, on w swoim klubie nie ma szans zbyt dużo, żeby grać od pierwszej minuty, ale kiedy wchodzi z ławki, to daje takiego kopa swojemu zespołowi. Pokazuje to, że jest walczakiem i że jest szybki. Na Euro mogliśmy każdy z nas, najbardziej będę przykłady dawał z Euro, ponieważ większość z was widziała Euro, tak? I mniej więcej może na podstawie tych właśnie paru spotkań ten obraz jego gry mieć. No i taki właśnie Grosicki jest mega szybki. Dryblować potrafi, więc to postanowiłem ulepszyć w jego karcie. Overall plus 2 na 77, dałem mu 1 pace'a, 2 do strzelania, 4 do podań, 4 do driblingu, 2 do defensywy i 1 do fizyki. Tak wygląda jego karta, naprawdę wygląda dobrze. Byłoby fajnie ją użyć w kolejnej FIFA i mam nadzieję, że też taką dostanie Grosik. Co, jak myślicie, dostanie czy nie? Czy jej polubi Polaków po Euro czy nie? Tego nie wiemy, zobaczymy, co oni wymyślą w Kanadzie. W każdym razie, jeżeli taką kartę Grosika moglibyśmy dostać, byłbym zadowolony. Kolejna karta i już widzicie, i już piszecie w komentarzach: Kamyk, ty głupku, przecież to za duży overall, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miał Totsa. Dostanie upgrade? Dostanie, ale aż plus 11 overall? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że będzie srebrną bestią w Leicester, którą, wiecie, ludzie często robią BPL właśnie bestie srebrne i mam nadzieję, że kapustka będzie jedną z nich. Dodałem mu plus 3 pace'a do 83, z 80 mu zwiększyłem, natomiast strzały zwiększyłem mu aż o 17, ponieważ miał tak mało, a pokazywał, że nawet z lewej nogi ten volley przecież w pierwszym meczu, no po prostu kapustka, no pierwszy mecz, tak, gram najlepiej. No i myślę, że na ten upgrade zdecydowanie zasłużył. Plus 5 do podań, plus 12 do dryblingu. Nie wiem, znaczy, wiecie, no teraz niby zauważyliśmy kapustkę, ja wcześniej też tak bardzo go nie znałem. Wiadomo, że widziałem, jak wchodził do reprezentacji, te jego pierwsze mecze, ale teraz naprawdę na Euro pokazał się z tak dobrej strony, że ten dribbling, no przecież potrafi przechodzić między graczami stopu naprawdę samego. No i dodałem mu jeszcze 5 do podań, 12 do dribblingu, 6 do defensywy i 4 do defensywy i 3 do fizyki. Tak prezentuje się jego karta: 83 pace, 76 dribbling, 73 strzelania, 70 podań. Ciekawa karta, mam nadzieję, że taką też zobaczymy. Wiadomo, na lewe skrzydło chciałoby się więcej pace'a, ale co jej zrobi, tego nie wie nikt.
No i mamy kolejnego gracza, tutaj troszeczkę chyba fantazja ułańska mnie poniosła, na pewno to też wspomnijcie w komentarzu. Chciałbym, żeby była złota karta w polskiej lidze i mógłby to być Pazdan, który naprawdę zrobił wrażenie na Euro. Oprócz tego w Legii naprawdę też, jak teraz sobie początki tego sezonu oglądam, gra naprawdę, naprawdę dobrze. Dodałem mu aż 30 pace'a, oprócz tego, że 8 overall mu zwiększyłem, ponieważ miał go 37. 37 pace'a miał Pazdan. Dałem mu do 67, podniosłem te statystyki. 2 do strzelania, 5 do podań, 2 do driblingu, 14 do defensywy i 3 do fizyki. Myślę, że to może być naprawdę ciekawa karta i zobaczymy, czy w końcu dostaniemy złotą kartę, bo dawniem dawna nie było złotej karty w polskiej ekstraklasie. Dajcie znać, co sądzicie o tej karcie w komentarzu, bo już pewnie mnie wyzywacie. No i ostatnia karta na dziś to Łukasz Piszczek. Spokojny, skromny upgrade plus 1. Wiadomo, że początku sezonu nie miał dobrego, ale końcówkę oczywiście, no, jako światowej klasy prawy obrońca zaprezentował się w BVB. Dałem mu 1 overall, no i 5 pace'a. No ten prawy obrońca potrzebuje tego pace'a więcej, a Piszczek no nie jest taki wolny. Strzelania mu nie zmieniałem, podania plus 2, dribbling, defensywa i fizyka plus 1. No i tak właśnie widzę kartę Piszczka w kolejnej FIFA. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Jeżeli nie, dajcie znać, co byście zmienili, gdzie mnie podniosła fantazja, gdzie nie. Ja się z wami żegnam. No i jeżeli chcecie kolejny odcinek, dajcie jak najwięcej łapenci w górę. Trzymajcie się. Pazdan nad tobą, pazdan nad tobą. Plecy się robią, plecy się robią. CR się dziwi, co to za ziomek z łysą głową. Wszędzie mu wjeżdża z nogą. Portugalczycy już się boją.